Zodiakalne barany, zaraz zobaczymy, jaka bogini prowadzi Was w maju, jakie energie na Was czekają w tym miesiącu. Kobieta motyl, przeobrażenie, o proszę, czuję potężne energie, będzie potężna transformacja w tym miesiącu dla Was. Zmieniacie się, transformujecie się, przeobrażacie, to będzie intensywne, już to czuję. Ta karta mówi, właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. No zobaczcie, kochani, szczęście czeka na końcu drogi, na końcu tej przemiany, ale słyszę, żebyście nie myśleli teraz o tym, nie myśleli o wyniku, ponieważ proces przemiany jest tutaj niezwykle ważny i to od Was zależy, jak szybko będzie przebiegał, jaki będzie jego wynik, więc nie myślcie o tym wyniku na razie, bo wynik będzie tak dobry, jak Wasz cały proces, więc ten proces jest tak naprawdę najważniejszy. I czuję, że będziecie przechodzić w jakichś aspektach z ciemności do jasności. Zobaczcie na tej karcie, tu mamy ciemność i jasność. I widzę yin i yang też wewnętrznym okiem, także warto zrównoważyć swoje energie męskie i żeńskie. To będzie Wam potrzebne. Zobaczmy, jaki anioł jest z Wami, a dla Was wypadło dwóch. I mamy Lucyfera, no mówiłam, że będzie intensywnie. I jest z Wami również Archanioł Rafael. Dobrze, nie bójcie się Lucyfera, karty cienia zawsze przychodzą do nas, żeby nam coś powiedzieć, unaocznić. Możliwe, że wcześniej ignorowaliście jakieś bardziej subtelne wskazówki, dlatego teraz przyszedł Lucyfer. I Lucyfer ma dwa znaczenia i dlatego też widzę właśnie yin i yang, jasność i ciemność, bo tak, jego ciemny aspekt to jest ego, egoizm, patrzenie tylko na siebie, manipulowanie, robienie tak, żeby tylko mi było dobrze, więc możliwe, że w pewnych aspektach ostatnimi czasy właśnie tak się zachowywaliście, bo czuliście, że stawiacie granice, ale to nie było dojrzałe stawianie granic, tylko to było właśnie stawianie granic z poziomu ego, nie z poziomu serca. Nie na spokojnie, tylko może były jakieś kłótnie w rodzinie, w gronie przyjaciół, bierzcie to, co z Wami rezonuje. Stawialiście na siebie, bo już mieliście dosyć, że ktoś wchodzi w Waszą przestrzeń, ja muszę postawić granicę, ja muszę się postawić. No i to właśnie jest z ego, bo stawianie granic serca jest tak, inaczej wygląda. Na przykład rozumiem Twoją pozycję, ale mam prawo do tego, żeby postawić granicę i uważać inaczej, zrobić coś inaczej. Widzicie? Bez złości, bez takiego ataku. Więc to są te różnice i tym będziecie się zajmować w tym miesiącu, żeby przekroczyć ten aspekt cienia, żeby nauczyć się stawiać granice prosto z serca i jednocześnie nie być egoistą. I w jaki sposób to będzie się działo? No tutaj wchodzi nam drugi aspekt Lucyfera, czyli Lucyfer to ten, który przynosi światło tak naprawdę, to znaczy jego imię. A zatem on oświetli dla Ciebie w tym miesiącu wszystkie te tematy związane z ego, które potrzebujesz uzdrowić, ponieważ jest z Tobą również Archanioł Rafael. Także to przeobrażenie dzieje się poprzez głębokie uzdrowienie schematów Twojego ego i Twojego ciemnego aspektu, czyli Twojego cienia. Bardzo ważne jest, żebyś pracował teraz ze swoim cieniem. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym temacie, to na moim kanale jest taka medytacja prowadzona, pracy z cieniem, bezpieczna. Jeśli chcesz z niej skorzystać, to link będzie na końcu tego filmu, ale poczekajcie, bo zobaczymy teraz, jacy przewodnicy duchowi są z Wami. Wojownik, czyli to będzie intensywna transformacja, może dziać się dużo rzeczy w maju
I mamy też strażniczkę magii. Zobaczcie znowu, ciemna karta i jasna karta. To się przeplata, jasność, ciemność. Będziesz się uczyć, zodiakalny baranie, w maju, jak balansować pomiędzy jasnością a ciemnością, jak znaleźć tę harmonię. Czyli na przykład stawiam granice, ale nie jestem agresywny, tak? Stawiam granice, ale nie zagarniam wszystkiego do siebie, bo tyle lat nie stawiałem granic, to teraz będę wszystko robić tak, bo tak. Tutaj właśnie ten balans pomiędzy jasnym a ciemnym wychodzi nam wyraźnie. I wojownik mówi, bądź nieustraszony i mocny. Także ta przemiana będzie wymagała od ciebie mocy, wytrwałości, ale też połączenia się z twoim sercem, ponieważ Archanioł Rafael, oprócz tego, że uzdrawia nas swoim szmaragdowym promieniem, to do tego jeszcze pomaga nam, tak właśnie czuję jego energię mocno, pomaga nam połączyć się z naszym sercem. Więc warto połączyć się z sercem, żeby stawiać granice prosto z serca, a nie z ego, z głowy, z tego, co nam się wydaje na temat tego, co to jest stawianie granic. Strażniczka magii mówi, odblokuj swoją wewnętrzną magię. A zatem naprawdę warto połączyć się z sercem i warto uzdrowić swoje ego i uzdrowić swój aspekt cienia, bo wtedy to odblokuje dla was jakieś nowe energie, które naprawdę przyniosą wam szczęście, ale cały czas słyszę, nie myśl o wyniku, myśl o procesie, ponieważ proces jest bardzo ważny i będziecie używać też swojej magii do tego procesu. A co to jest twoja magia? To jest na przykład robienie medytacji prowadzonych, używanie swojego wewnętrznego oka do tego, żeby oczyścić się w środku. To jest na przykład spisywanie jakichś swoich cech cienia, potem palenie ich w ognisku, żeby jakby symbolicznie oczyścić się z tego. Możecie robić dużo rzeczy. Ja zapraszam na moją medytację pracy z cieniem. Link będzie na końcu, tak jak mówiłam. Ale poczekajcie. Zobaczymy, co nam powiedzą kroniki Akaszy. No tak, mamy fobię i to zaraz pod Lucyferem. Piękna synchronizacja. Znaczy piękna, no piękna, bo widzimy, nad czym będziecie pracować. Dlatego to jest piękne, bo wiecie, nad czym można pracować, żeby było lepiej, tak? Samoocena i radość. No tak, no ta transformacja przyniesie wam szczęście i radość. Pamiętajcie o tym. Nie zastanawiajcie się, co to będzie, jak to będzie, kiedy to będzie. Ohoho, bo niecierpliwość to znowu Lucyfer, tak? Ego jest niecierpliwe. Tylko poddajcie się procesowi. Zaufajcie procesowi, nawet jeśli się boicie. Macie kartę fobie. Ponownie skieruj twoją duszę ku jej boskiemu przeznaczeniu. Tak, czyli czas popracować nad swoimi fobiami, lękami. Ja tutaj czuję, że boicie się, że nie jesteście wystarczająco dobrzy, zwłaszcza, że jest tu karta samoocena. Boicie się, że nie dacie rady, boicie się, że ktoś będzie na was wpływał i nie dacie rady przedstawić swoich racji. I dlatego było takie agresywne stawianie granic w niedalekiej przyszłości, ale teraz w końcu uczycie się, jak to robić zdrowo, z poziomu serca. Czuję też, że wielu z was ma jakieś przedsięwzięcia i bardzo się boicie, że ktoś was nie doceni, że ktoś do was nie wróci, jeśli chodzi o biznes, że ktoś odejdzie, bo nie jesteście wystarczająco dobrzy. Ale to nieprawda. I ta karta mówi, twoja samoocena zależy od szacunku do samego siebie. Czyli ta transformacja jest niezwykle ważna, żeby zwrócić się ku sobie, bo jakiś aspekt cienia powoduje to, że na przykład ludzie odchodzą, albo coś się nie udaje, albo właśnie ktoś przychodzi i chce zagarniać twoją przestrzeń. To wynika z tego, że nie czujesz się wystarczająco dobry jeszcze i twój aspekt cienia potrzebuje uzdrowienia. Ale udaje wam się to. Udaje wam się to, barany, bo macie karty wyniku radość.
Połącz się z Twoją esencją, wewnętrzną radością życia i uśmiechaj się każdą komórką ciała. A zatem uda Wam się przejść tę transformację, chociaż może być ciężka, może być dużo wyzwań, bo jednak mamy kartę cienia, mamy Lucyfera, a Lucyfer rzuca światło na wszystko to, co nie działa w naszym życiu z powodu naszego ego. Widzimy, że zachowywaliśmy się może nie tak do końca, jak trzeba było. Nie chodzi tutaj o to, że coś jest dobre, niedobre, kara, grzech. To w kościele. A tutaj chodzi o to, żeby kierować się sercem, a nie ego i strachem. I tego właśnie będziecie się uczyć w trakcie tego procesu przeobrażenia. Ale to Wam się udaje. To Wam się udaje. Tylko im bardziej będziecie myśleć o tym, kiedy to się skończy i kiedy będzie ta radość, tym dłużej będzie trwał ten proces, ponieważ takie myśli są prosto z ego, prosto z tej energii Lucyfera. Także zaufajcie procesowi, połączcie się z sercem, poproście swoich przewodników duchowych o pomoc, a radość i szczęście czekają na Was po tej transformacji. Wow, barany. Intensywnie będzie, ale dacie radę. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę, polubcie film, skomentujcie, wyślijcie do kogoś, zasubskrybujcie mój kanał. Jestem ciekawa, co myślicie. Jeśli chcesz wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną, to instrukcja na temat tego, jak to zrobić, jest w opisie tego filmu. Jeśli nie chcesz czekać na wygraną, to można takie czytanie u mnie kupić, zamówić. Zapraszam do kontaktu mailowego. Mail jest też w opisie. Zodiakalne barany. Czeka Was głęboka transformacja i naprawdę praca z wewnętrznym cieniem niezwykle przyspieszy ten proces, pomoże Wam przepracować swoje cienie, a zatem jeśli to z Wami rezonuje, to ta medytacja pojawia Wam się na ekranie. Zapraszam do oglądania i korzystania z niej. Dziękuję i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.